Dziękujemy Ci za Twoją radość, humor. Ale dziękujemy Ci za to, że zawsze umiałeś zrobić tak, żeby żadnej osoby nie obrazić. Żeby żadnej osobie nie zrobić większej przykrości. Żeby pokazać, że można inaczej. Niekoniecznie przez przekamarzanie się. Ja w imieniu własnym, w imieniu zastępców, urzędników, wszystkich tych, którzy mieliśmy wielką radość spotkać i pracować z Tobą, serdecznie dziękuję. Bardzo dobrym radnym, bardzo wiele zrobił dla swojej dzielnicy, dla Toporowej Cyrli, dla Chrubego, dla Zoniówki, dla Pchłabówki. Naprawdę mógłby być wzorem dla kolejnych pokoleń radnych. Szkoda, że odszedł tak wcześnie, bo wiele jeszcze było przed nim zadań do wykonania. Nawet pewne rzeczy niedawno uzgadnialiśmy. No ale cóż, tego nikt nie wybiera. Pewnie spotkamy się w przyszłości już po drugiej stronie. Super facet, super, to po prostu no, jak i jako taksówkarz, tak i radny, tak i ojciec rodziny, prawda, i ten, no więcej co można o nim powiedzieć. Miły, uczynny. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Będzie Cię nam brakowało w tej społeczności naszej lokalnej, naszej społeczności samorządowej, na naszych spotkaniach, na komisjach, na sesjach. Nigdy nie byłeś awanturnikiem, nigdy nie dążyłeś do jakichś sporów, zawsze je łagodziłeś. Myślę, że tam w niebie będzie podobnie, że będziesz wszystkie rzeczy łagodził i będziesz z góry na nas patrzył i będziesz nas wspierał jak tylko mógł. Odpoczywaj w pokoju. Niech Ci ta olczańska ziemia lekką będzie.